Oops, I did it again. Poszłam do biblioteki. Okej, witajcie na kanale Book Please. Dzisiaj zapraszam was na zdobycze biblioteczne. Ja wiem, że mówiłam, że do końca roku już taki filmik ze zdobyczami bibliotecznymi się nie pojawi, dlatego że planuję wyczytywać książki z mojej półki, z czytnika, więc książki z biblioteki by mi w tym przeszkadzały. No, ale jak poszłam oddać Wampira Lestata i zobaczyłam, że na półce są kolejne części pewnej serii, to stwierdziłam, że sobie wypożyczę tę drugą część. A że nie chciałam jej kupować, to stwierdziłam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko nie przemyślałam tego, bo jak weszłam do tej biblioteki i jak wyciągnęłam tę jedną książkę, to później kolejne były wyciągane i skończyłam z czterema książkami, które wypożyczyłam z biblioteki. Czuję się winna, tak, czuję się winna, moje książki będą na mnie krzyczeć, ale to jest ostatni miesiąc w tym roku, więc no może to mnie jakoś usprawiedliwia, nie wiem. Ale przejdźmy już teraz do tych książek, które udało mi się wypożyczyć z biblioteki. Zacznę od książki, która jest winowajczynią tego wszystkiego, czyli drugi tom serii After Antidote, czyli Już nie wiem kim jestem bez ciebie. No i muszę się trochę tutaj wytłumaczyć, dlaczego wypożyczyłam tę książkę. A to dlatego, że kiedyś chciałam bardzo kupić całą serię After, jednak po przeczytaniu pierwszego tomu zdecydowałam się, że nie chcę widzieć tej serii u siebie na półce. Jednak też nie chciałabym jej przestać kontynuować, bo chciałabym zobaczyć, czy ta seria mi pasuje, czy nie pasuje. Wiadomo, nie jest to literatura najwyższych lotów. Jest to po prostu takie czytadełko, którego od czasu do czasu potrzebuję, gdy czytam coś cięższego i właśnie, aby się odmurzyć, szukam takich książek jak After. No i pierwszy tom tak średnio mi się podobał, bo początek bardzo mi się podobał, jednak później zaczęła mnie ta książka męczyć, pod koniec znowu zaczęło mi się podobać, a na sam koniec stwierdziłam, że jest to totalna klapa, bo zakończenie było tandetne i głupie i no takie bardzo przewidywalne, więc jestem bardzo ciekawa, jak dalej potoczą się losy Hardina i... jak ona się nazywała, nie pamiętam, ale tej dziewczyny. Podejrzewam, że oni nadal będą się kłócić w tej części i to będzie głównie temat tego wszystkiego, że oni będą się dalej kłócić i że będą do siebie wracać i tak dalej, i tak dalej. No ale mówię, od czasu do czasu potrzebuję czegoś takiego, żeby się odmurzyć, a myślę, że do tego ta książka się idealnie nadaje. I zamiast zaraz po wypożyczeniu drugiej części After pójść do domu spokojnie z jedną książką, która jest dość gruba i pewnie trochę czasu zajmie mi jej przeczytanie, to nie, ja musiałam szwendać się pomiędzy tymi półkami i przypomniałam sobie, że ostatnimi czasy strasznie, ale to strasznie chodzą za mną dwie książki. Jedną z tych książek jest Dziewczyna z perłą, Trudy Chevalier, czy jakoś tak, nie umiem czytać francuskich nazwisk. No i już czytałam tę książkę, która jest przecudowna, w której się totalnie zakochałam. Czytałam ją chyba jakoś w gimnazjum albo w liceum, coś koło tego, czyli już czasu trochę minęło od lektury tej książki i chciałam sobie ją powtórzyć, dlatego że ta historia była przecudowna i film na jej podstawie, który oglądałam zaraz po przeczytaniu tej książki, też totalnie mnie w sobie rozkochał, a do tego tam gra Colin Firth, którego uwielbiam. Jest to jeden z cudowniejszych aktorów, którzy są na ziemi, no więc... ta książka za mną chodziła i chciałam ją ponownie przeczytać, a jest to cienka lektura, szybko się tę historię czyta, więc no myślę, że to będzie coś fajnego znowu przeczytać tę książkę. A drugą książką, która za mną chodziła ostatnimi czasy, to był Kolor purpury Alice Walker, czyli klasyk literatury amerykańskiej i to jest wstyd, że jeszcze tej książki nie przeczytałam, tym bardziej, że ona jest też takich cienkich rozmiarów. Od dawna chciałam przeczytać tę książkę, jednak jakoś nie było mi to dane i w końcu stwierdziłam, że dobra, biorę się za siebie i wypożyczę Kolor purpury. Chciałam też wypożyczyć Sekretne życie pszczół, jednak tej książki nie było, to znaczy ona jest w bibliotece, tylko akurat teraz była wypożyczona, więc no zostałam tylko z Kolorem purpury. No i zauważyłam, że tutaj
Te rozdziały są bardzo malutkie, więc myślę, że szybko pójdzie. I wiem, że to jest historia bardzo wzruszająca, bardzo rozdzierająca serce. Filmu nie oglądałam jeszcze, dopiero pewnie jak przeczytam książkę, zdecyduję się na obejrzeniu filmu. Ale jak czytaliście Kolor Purpury, to dajcie znać. A ostatnią książką, która przez przypadek totalnie wpadła mi w ręce i zamiast właśnie trzech wypożyczyłam cztery książki. Dobrze, że później już od razu kierowałam się do stolika, gdzie pani skanuje te wszystkie książki, bo podejrzewam, że jeszcze z piątą bym wyszła. No i tą czwartą książką, którą sobie wypożyczyłam, jest to Olśnienie, tom pierwszy Amy Agresti. Bardzo chciałam przeczytać tę książkę bardzo dawno temu i praktycznie już o niej zapomniałam. I to jest chyba jakiś paranormal romance czy coś w tym stylu. Teraz już nie pamiętam tej fabuły, o co tam chodziło, więc no tutaj będę odkrywać właśnie z tą książką. Jedyne co zapamiętałam, tę okładkę, która bardzo mi się podoba i szkoda, że tutaj jest na niej okładka, wiecie, taka plastikowa, bo tutaj nie wiem, czy kamera to uchwyci, jak ona ładnie się błyszczy, jest taka no po prostu, podejrzewam, że ta folia bardziej wam się błyszczy niż ta cała okładka, ale ona jest srebrna i ładnie wykonana i jestem bardzo ciekawa, czy w Polsce wyszedł drugi tom tej serii. Nie wiem, ale pamiętam, że bardzo chciałam przeczytać tę serię, więc fajnie, że udało mi się w końcu ją dorwać, ten pierwszy tom. Zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. To są wszystkie cztery książki, które wypożyczyłam. Więcej książek nie pamiętam i trochę żałuję, że je wypożyczyłam, bo przez to nie mogę czytać swoich książek i... No ja wiem, sama jestem sobie winna. Pewnie powinnam iść zaraz je oddać, żeby czytać swoje książki, no ale co ja zrobię, że ja lubię książki, no i kocham biblioteki, no w co ja się wpakowałam, to ja nie wiem, no masakra, ale najbardziej chyba cieszę się z ponownego przeczytania Dziewczyny z Perłą, bo ta historia jest przecudowna, uwielbiam ten film, uwielbiam tę książkę. Więc fajnie będzie znowu do niej powrócić. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy czytaliście te książki, które dzisiaj wam pokazałam. Jeżeli tak, to jakie są wasze opinie, a może chcecie dopiero je przeczytać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye, bye.